tyle pani przysłała, na których państwo wystąpiły. Ja przepraszam wszystkich panie, również panów, że stoicie, ale ze względów przeciwpożarowych między innymi nie możemy wystawić żadnej tutaj zarządca tylko nie może wystawić krzeseł, ale jednocześnie mi powiedziano, że już zniesiono wszystkie, które były możliwe tutaj w tym momencie. Nie wiem, może następnym razem zrobimy to na hali, ale to nie będzie ten sam klimat, tylko miejsce, które będzie się spotykało. Myślę, że to spotkanie będzie tak sympatyczne, że nawet ci, co stoją, nie poczują. Ale ja już zwalniam miejsce, także tu z przodu będą wolne. Bardzo proszę, zasiadajcie, panie, i bawcie się dobrze. A panu życzę miłe spotkanie. Miłego spotkania i zapewniam pana. Panie Legnicy są dla nas, także super. Nie ma co do tego wątpliwości. Dziękuję serdecznie panie prezydencie. Drogi panie, drodzy panowie, to spotkanie będzie troszeczkę inne, ponieważ nasz gość specjalny ma dla nas wystąpienie. Będzie opowiadał o swojej karierze, o swoim życiu. Może pod koniec, jeżeli czegoś nam zabraknie, to wypytamy naszego gościa o coś więcej. Na pewno. Powiedzcie państwo, mają szansę sprawdzić, ile tak naprawdę mam wzrost. Bardzo często spotykam, kiedy spotykam kogoś na ulicy, to mówią, że słyszałem, nie, to pan taki mały? Właśnie ja, proszę państwa, także żebyście mnie lepiej wiedzieli, to ja pamiętaj, to nie mówię. Drugi kłopot, na który chyba niewiele będzie nam mógł tutaj poradzić, wynika z akustyki tej sali. Ja już czekając na wejście zdałem sobie sprawę z tego, że panie niewiele będą rozumiane. Więc ja postaram się mówić wolno. Jeżeli to wyda się państwu nienaturalne, to z góry przepraszam. Ale może dzięki temu więcej uda mi się przekazać. A mówienie wolne jest jednym z podstawowych ćwiczeń studentów w szkole teatralnej. Musiałem to zaliczyć, więc teraz będę miał okazję sprawdzić swoje umiejętności. Mam taką sugestię, jeżeli ktoś, kto obsługuje na głośnienie, nie słyszy, może jeżeli troszkę przyciszymy ten mikrofon, to łatwiej będzie mi słyszeć. Czy to prawda, czy w gazetach, są uważne za synergię, czy są